cztery żywioły. Królestwo Ziemi. W krainie prawej całej pokrytej zielenią żyły 3-metrowe ogry i 20-centymetrowe krasnale. Ogry sadziły sosny. Krainy strzegli czterech strażników. Tosiek, Super Sześcian, Cyborg i Miecz. Główny bohater spytał czterech strażników o drogę na targ. Powiedzieli mu, że musi iść 1000 stóp na zachód, aby dotrzeć na targ. Bohater dotarł na targ, żeby kupić swoje owoce jogi. Bo był bardzo głodny. Wracając z targu odkrył magiczny wodospad, którym przeniósł się do krainy wody. Królestwo Wody. Bohater trafił do krainy wody, która cała była pod wodą. Znalazł w niej ryby, glony, meduzy, ośmie i rozgwiazdy i inne stworzenia morskie. Znalazł meduzę, która odłączyła się od swojego stada, bo pływała za wolno. Po prostu ją odrzucili. Bohater wziął ją na rękę i bardzo się polubili. Od tego momentu wszędzie chodzili razem. I przeszli przez wir, w którym przenieśli się do Krainy Ognia. Królestwo Ognia. Krainy Ognia zamieszkiwały ogniste smoki. Cała ziemia była pokryta ogniem i lawą. I rosły tam ogniste truskawki. Do krainy przyleciały statki kosmiczne, które polewały całą krainę wodą. Jednak smoki obroniały te ciosy i na szczęście się udało. Podczas walki bohater w panice uciekł do portalu, który przeniósł go do krainy powietrza. Królestwo Powietrza. No i w powietrzu było tak, że kiedy on się przeniósł, to jakby zaczął spadać, ale złapał się chmury. Mieszkańcy zapytali go, czy chce zostać jej obywatelem. Powiedzieli mu, że musi nadmuchać balon, zrobić parkour po chmurkach i przepchnąć kamień. Własną siłą. Został przyjęty jako obywatel krainy chmur. Z tej okazji została urządzona wielka impreza, gdzie były chipsy, szampan, tańce, muzyka, jedzenie, picie, tańce. A wszyscy się cieszyli. Cieszyli.